to nieprawdopodobne, że borówki stały się tak bardzo popularne i w zasadzie wyparły te jagody czarne, jagody leśne. Bo nie wiem, czy wiecie, że nasz kraj jest taką potęgą w uprawie borówki. To jest 4. miejsce na świecie. Więcej borówki uprawia się tylko w Kanadzie, w USA i w Meksyku. To jest nieprawdopodobne. I myślę, że gdybyśmy my zakładali ten ogród, to nie posadzilibyśmy borówek, bo lubimy tylko tak zerwać sobie z krzaka. Ja osobiście wolę jagody. Tu jest na pewno mnóstwo jagód w lesie. No ale jeżeli te borówki już są, no to trzeba w jakiś sposób o nie zadbać. A ty, kochanie, wolisz jagody czy borówki? Jedno i drugie uwielbiam. Jedno i drugie. Tylko, że jak jesz jagody, to masz czarne zęby, język, dłonie. I pamiętam, że zawsze się starało usunąć ten barwnik cytryną. Też tak robiliście? Nie. Pocierało się cytryną, albo na przykład trzeba było ssać cytrynę, żeby to zabarwienie zeszło. Nie, nie znasz tego. Dobrze, czyli tak. Trzeba borówkom zapewnić odpowiednie podłoże, czyli one lubią podłoże kwaśne, bo 3,8, 4,8 pH. Kiedy to podłoże jest nieodpowiednie, to one przestają rosnąć, mają mało owoców. Owoce są bardzo małe i tak rzeczywiście słyszeliśmy, że było z tymi borówkami. Usunęłam tutaj tę większość tej trawy, która tutaj rosła, ale nie za mocno się do tego przykładając, dlatego że nie chciałam uszkodzić korzeni tych borówek. Zacznijmy od przycinania, jednak nie od podłoża. Powinno się w zasadzie usunąć pędy trzyletnie, ale my nie wiemy, które są pędami starymi, bo nie znamy tych roślin. Na pewno trzeba usunąć te, które są połamane, wyschnięte lub też takie sprawiają wrażenie słabych i powinno się w takiej dojrzałej borówce zostawić od 6 do 8 pędów. No tutaj w ogóle zobaczcie, nie ma takiej możliwości. One są w nie za dobrym stanie. Ten pęd, no on jest niezbyt ładnie wygląda, ale tutaj są gałązki, które będą miały już pączki, więc to zostawię. Borówkę najlepiej jest przycinać na przełomie zimy i wiosny, zanim te pędy, zanim te pączki nabrzmieją. One jeszcze są właśnie takie, dopiero co się wytworzyły, ale to spokojnie można obciąć. Borówka jest odporna na zarówno niskie temperatury, jak i wysokie. Natomiast kiedy planujemy obcinanie borówki, przycinanie, no to trzeba sprawdzić prognozę długoterminową, czy nie będzie jakichś dużych mrozów, żeby tutaj te pędy ucięte nam nie zmarzły. No dobrze, ta, sami widzicie, nie wygląda wspaniale. Teraz wymieszamy trochę tego podłoża. Takiego specjalne tutaj znaleźliśmy pod borówki. To je wykorzystamy. A później będzie może trzeba sypać kawę zmieloną, bo fusy już nie mają takich właściwości zakwaszających, jak są przeparzone. O, dobrze. Na to karton. Zwykły taki karton, którego u nas bardzo dużo wykorzystujemy. Wycięłam otwór, żeby można było tak to nasunąć. Pierwotnie myśleliśmy, że zrobimy tu włókninę, ale nie, jednak zastosujemy karton. Dobrze, i na to idzie kora. Kora jest też tutaj miejscowa od pana stolarza. Kora z drzew mieszanych.
nie taka równa jak sklepowa. Jest wymieszana z trocinami takimi drobnymi. Nie podlewam tego, bo na jutro jest zapowiadany deszcz, więc myślę, że będzie nam ładnie ten karton, że karton zwilży. O. Na tamtej poprzedniej działce we Wrocławiu mieliśmy dwa krzaczki borówek, ale niezbyt były przez nas zadbane i w takim miejscu, że ciągle je łamaliśmy, deptaliśmy. I muszą być dwa, przynajmniej krzaczki, bo one są obcopylne. Jeżeli by ktoś miał na przykład jeden krzaczek borówki, to nic z tego nie będzie. Zawsze pamiętam, jak nasza dawna sąsiadka, pani Danusia, która zanim zamieszkała we Wrocławiu, to mieszkała w Zgorzelcu. I wiele razy, pamiętasz, mówiła, jak mieliśmy tę działkę w Zgorzelcu, to... I ja dokładnie teraz też tak mówię, że na tamtej działce we Wrocławiu to było to, a tutaj jest to. I pozdrawiamy panią Danusię, bo wiemy, że ogląda nas. Tak, serdecznie pozdrawiamy panią Danusię, która już pewnie ma ziemniaczki na sadzeniaki od pana Wiesia. To jest ciekawe, bo że borówki są, jeszcze muszę do tego wrócić, takie popularne, a przecież chyba nie od dawna goszczą w sklepach, bo nie wiem, może chociaż czas tak szybko leci, że nie wiem, może i z 15 lat, nie wiesz. A wiesz, że ślady borówek znaleziono w skamielinach z okresu kredy, czyli 65 milionów lat temu. One musiały rosnąć zapewne jako roślina dzika. No i tak to wygląda. Teraz trzeba zrobić to samo z każdą kolejną borówką. Co my będziemy robić z taką ilością borówek? Będziemy siedzieć przy krzakach i jeść. Część zjemy, a część, z części na pewno coś się da dobrego zrobić. I kolejne drzewko, zobaczmy. O, i tak właśnie dzisiejsze popołudnie nam upłynie. Piękny dzień, pierwszy raz w krótkim rękawku, ale już przy wyrywaniu tej trawy widać było, że tutaj rośnie bardzo dużo pokrzywy, więc już mnie pokrzywa pokuła. Kolejny piękny, wspaniały dzień.